tutaj poprzednik naszego umiłowanego prymasa, kardynał August Hlund. Kiedyś w związku z uroczystością świętego Wojciecha w latach między pierwszą a drugą wojną światową, nie pamiętam dokładnie w którym, odwiedzał Pragę i w czasie uroczystego zebrania, zaproszony na podium, powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy nadejdą owe Pentecostes Slave, zielone świątki Słowian. Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przeżywam, jest jakimś echem słów tego wielkiego prymasa Polski niepodległej, Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej. Przytaczam z czcią dla tego, kto te słowa wypowiedział. Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu polskiego. Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach pod Mysłowicami na Górnym Śląsku, a zatem pod zaborem niemieckim. Matka z domu Imiela zajmowała się wychowywaniem licznego potomstwa. Jego ojciec zaś, Jan Hlond, był drużnikiem kolejowym. Oprócz kardynała w rodzinie drużnika przyszło na świat 11 dzieci. Na szósty dzień rodzice przynieśli dziecko do kościoła Najświętszej Marii Panny w Mysłowicach, gdzie na chrzcie otrzymał imiona August Józef. Tutaj też przyjmie sakrament pierwszej komunii świętej. W 1893 roku wstępuje do gimnazjum w Mysłowicach. Po półrocznej nauce w gimnazjum 12-letni August wraz ze swym starszym bratem Ignacym zostają wysłani przez rodziców do znanego Polakom zakładu salezjańskiego Walsalicze pod Turynem. Zakład powstał dzięki wsparciu finansowemu Augusta Czartoryskiego, który wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego pod koniec lat 80. XIX wieku, zdobywając dla dzieła świętego Jana Bosko kolejne polskie powołania. To jest bowiem miejsce, dokąd podążył liczny zastęp młodzieży polskiej, która postanowiła wielkodusznie opuścić ojczyznę, rodzinę, krewnych, dobra doczesne i wszystko, co tylko najmilszego posiadała i posiadać mogła, a przyłączyć się do szeregów zgromadzenia salezjańskiego pod sztandar, który nosi napis Da mihi animas cetera tole. Daj mi duszę, resztę zabierz. W następnym roku August wraz z grupą innych Polaków przenosi się do pobliskiego Lombreasco, gdzie kończy czwartą klasę gimnazjum. Jest to miejsce, gdzie corocznie przychodzą coraz to inni rodacy, którzy lubo nie powołani na misję, przebywają tymczasowo we Włoszech i tutaj się gotują do wystąpienia na nowe pole, mające się wkrótce otworzyć zgromadzeniu salezjańskiemu i w naszej ojczyźnie. Obecnie zbliża się koniec roku szkolnego i tylko kilka tygodni przedziela nas jeszcze od dnia, w którym się spodziewamy dostąpić tego szczęścia, żeby móc złożyć śluby zakonne. W 1896 roku młody August wstępuje do Towarzystwa Salezjańskiego i udaje się do położonego nieopodal Foglizzo, gdzie rok później, 3 marca, w Dzień Matki Boskiej Różańcowej, składa śluby wieczyste na ręce błogosławionego księdza Michała Ruła, następcy księdza Jana Bosko. W 1897 roku wyjeżdża do Rzymu, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Gregoriańskim.
Trzy lata później kleryk August kończy je, uzyskując stopień doktora filozofii. Zostaje zaliczony w poczet mężów nauki. Otrzymuje specjalny pierścień doktorski i biret na głowę. Dziwnego wrażenia doznaje prawdziwy katolik, gdy przeszedłszy Tyber i minąwszy zamek świętego Anioła, spostrzega naraz przed sobą kościół świętego Piotra i przytykający doń pałac watykański. Serce zaczyna bić mocniej w piersi. Najmilsze uczucia przenikają duszę. Tutaj przebywa ojciec chrześcijaństwa. Tu jego stolica. Tu ześrodkowuje się wszystko, co jest najdroższym, co zawsze będzie najświętszym dla każdego prawego Boga i Kościół Chrystusa szczerze miłującego katolika. Dnia 13 listopada, w którym przypada uroczystość świętego Stanisława Kostki, poszedłem pomodlić się przy jego zwłokach. Klęcząc u stóp świętego młodzieńca, mimowoli wybiegłem myślą do naszego kolegium we Walisacze, gdzie będąc jeszcze studentem należałem do Stowarzyszenia świętego Stanisława Kostki. Ten czas z pewnością nie miałem jeszcze ani myśli o Rzymie i ani mogłem przypuszczać, że z pomiędzy tylu rodaków i współuczniów mnie właśnie spotka to szczęście, że nauki filozoficzne i teologiczne będę pobierał w stolicy chrześcijaństwa. A teraz oto na własne oczy oglądam te cele. Egzamina tegoroczne były bardzo trudne. Obawiając się niepomyślnego rezultatu, udałem się z gorącą prośbą do Królowej Korony Polskiej, Najświętszej Maryi Panny, ślubując jej złożyć publiczne podziękowanie w razie powodzenia. Egzamin zdałem. Dzięki składając za tak znakomitą łaskę, polecam się także nadal jej świętej opiece. Po skończonych studiach August Chlont zostaje skierowany do Oświęcimia, gdzie podejmuje pracę jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w tamtejszym zakładzie salezjańskim. Ma niespełna 20 lat. Zadaniem wychowywania jest wykształcenie ludzi o zdrowym rozsądku i nieugiętej woli. Ludzi nieulegających obcym wpływom, słowem ludzi stałego charakteru. Charakter bowiem jest najważniejszą sprężyną człowieka w porządku społecznym i moralnym. 23 września 1905 roku otrzymuje w kościele sióstr wizytek w Krakowie z rąk biskupa sufragana krakowskiego Anatola Nowaka święcenia kapłańskie. W 1907 roku ksiądz August został mianowany przełożonym placówki salezjańskiej w Przemyślu. Po raz pierwszy w życiu odpowiada bezpośrednio za proces wychowawczy młodzieży. Przede wszystkim ty, młodzieży, która jesteś w chwili przełomowej, stoisz na rozdrożu, masz w sobie wykreślić kierunek życia. Patrz, tam na lewo droga do socjalizmu, do upadku, upodlenia, zgłupienia, ciemnoty, hańby i kradzieży. A tam na prawo droga obowiązku, powinności, uczciwości, wiary, pracy dla Boga, społeczeństwa, ojczyzny. Wyboru odkładać nie można. Wybieraj wedle sumienia. Odważ się na dobrą stronę. Postaw się całą siłą i śmiało na prawej stronie. W 1909 roku przybywa do Wiednia, by objąć obowiązki dyrektora tamtejszego zakładu salezjańskiego. Ten pracowity okres w życiu księdza Augusta kończy się wraz z przyjęciem przez niego funkcji prowincjała austro-węgierskiej prowincji salezjańskiej. W Wiedniu przebywa do 1919 roku. Po śmierci Benedykta XV pod koniec 1922 roku kardynał Achilles Ratti został wybrany papieżem. Przyjął imię Pius XI. W listopadzie 1922 roku papież mianował księdza Augusta Chlonda pierwszym administratorem apostolskim Górnego Śląska, co wywołało protest ze strony niemieckiej. Przychodzę do was z jasnym i ustalonym programem. Pracowałem dotąd w zgromadzeniu salezjańskim pod hasłem Daj mi duszę, resztę zabierz.
i z tymże hasłem, z wyraźnego polecenia Ojca Świętego przybywam do dusz waszych, które odtąd są powierzone mej pieczy i za które odtąd przed Bogiem odpowiadam. Wszyscy mają prawo do mej miłości, do mej pracy i opieki i wszystkim chcę służyć. Praca duszpasterska prowadzona na Górnym Śląsku wymagała znacznej delikatności i wiedzy o ludziach tę ziemię zamieszkujących. Nie układała się najlepiej współpraca z katolikami niemieckimi, którzy nagle z siły dominującej na Śląsku stali się mniejszością. Ksiądz Chlont był pomawiany o rzekome szykanowanie wiernych posługujących się językiem niemieckim. Weszliśmy z woli opatrzności boskiej na nowe drogi politycznego i narodowego życia. Ale po głębokich wstrząśnięciach, które w społeczeństwie naszym niemałe urządziły spustoszenia. Śląsk, chociaż pracą swoją do materii przykuty, materialistą nie jest. Prócz chleba żąda ducha, chce prawdy, chce widzieć uczciwość, domaga się moralności i ciągle do wyższych wyrywa się rzeczy. A imponuje mu tylko to, co jest naprawdę wielkie i dobre. W 1923 roku powołuje do życia tygodnik katolicki Gość Niedzielny, pismo wydawane do dzisiaj. W uroczystej chwili staje po raz pierwszy przed nami nasz śląski Gość Niedzielny. Witam go z radością i błogosławię mu na drogę, bo przychodzi jako przyjaciel ludu z otwartym słowem prawdy. Nie chce nikomu schlebiać. Nie służy żadnemu stronnictwu politycznemu, ani nie jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu społeczeństwa. Chce w duszną atmosferę społeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystusowego Ducha. Nie będzie z żadnym konkurował pismem, bo jego zadaniem nie walka polityczna, nie sensacja, ale pogłębianie wiadomości wiary i zasad życia chrześcijańskiego. Idź w swą drogę, Gościu Niedzielny. W imię Boże wstępuj w progi, wnoś wszędzie światło, ciepło i pokój Chrystusowy. W 1925 roku Pius XI mianował Chlonda biskupem ordynariuszem nowo utworzonej diecezji katowickiej. W ogólnej zawierusze wojennej w naszych oczach chwiały się i padały trony, a stoi zawsze nienaruszenie opoka Piotrowa. Na niej winna Polska się oprzeć, by mogła przetrwać burzę i ciśnienie wieków. Będą jeszcze wojny i rewolucje. Nowe dalej będą tworzyły się państwa. Będą się inaczej ustosunkowywać siły i hasła społeczne, a w takim wirze i chaosie wydarzeń ci tylko ostać się będą mogli, których siła w chrześcijańskiej myśli, w chrześcijańskich zasadach i czynach. W 1925 roku dokonuje koronacji Matki Boskiej w Piekarach Śląskich. Ludu Śląski, ktokolwiek dochodzi przyczyn Twej głębokiej wiary, musi pójść do piekar. Bez nich nie można ani Twej duszy zrozumieć, ani Twego życia religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie, kto Cię widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek między nim a tobą. W 1926 roku Pius XI powołuje biskupa Chlonda na arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz prymasa Polski. Rok później na tajnym konsystorzu zostaje mianowany kardynałem. Droga mamo, Ojciec Święty raczył mnie w łaskawości swojej zamianować dzisiaj kardynałem Świętego Rzymskiego Kościoła. W głębokim wzruszeniu zwracam się w tej chwili sercem i myślą ku Tobie, droga mamo, i pierwszy list do Ciebie kreślę. Bo kiedy rozważam dziwne drogi, którymi mnie opatrzność prowadziła, zawsze mi przed oczyma duszy staje Twój obraz. Ponieważ sama szczerze modlić się umiałaś, wyuczyłaś nas łatwo i dobrze pacierza, z którego po dziś dzień czerpię moc i ufność w Bogu. My, Polacy, powinniśmy zawsze pamiętać, że religia katolicka jest nierozerwalnie złączona z uczuciem miłości do naszej ojczyzny. Nie wystarczy powiedzieć: jestem dobrym Polakiem, a przy tym być głuchym na odgłos dzwonów kościelnych.
Nie wystarczy powiedzieć: kocham swój kraj, a przy tym patrzeć okiem obojętnym na ten wspaniały przybytek Boży. Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy w swym sercu te dwa wzniosłe ideały: Bóg i ojczyzna. Mam wielką ambicję i zamiar najserdeczniejszy uczynić z kraju wzór narodu katolickiego, złączonego w zgodnym życiu przez zasady wiary. Chodzi mi o triumf Chrystusa w duszach, w jednostkach, w rodzinnej zbiorowości, w życiu państwowym, żeby naród mógł za Pawłem powiedzieć to wielkie słowo: Michi vivere Christus est. W 1932 roku prymas August Chlont powołuje Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Na organizatora i twórcę nowego zgromadzenia zakonnego wybrał księdza Ignacego Posadzego. Myślą przewodnią towarzystwa są słowa świętego Pawła: a Chrystus ukształtuje się w was. Zadaniem towarzystwa jest prowadzenie misji duszpasterskiej wśród Polonii. W ciągu kolejnych dziesięcioleci chrystusowcy zasłużą sobie na miano krzewicieli wiary i polskości. Moi kochani nowicjusze, chciałbym wam dać parę wskazówek na drogę tego życia nowicjackiego, którym inaugurujecie byt zgromadzenia. Pierwsza rzecz to własne uświęcenie. Musicie dusze wasze uświęcać na wzór Chrystusa. Sami tego nie dokonacie. Proście Boga ufnie o łaskę. On jej nikomu nie odmawia. Druga rzecz to umiłowanie swego zgromadzenia. Trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, dotyczy pewnego nastawienia waszego życia przyszłego i obecnego. Chodzi mi o ducha ofiary. Nie można nic wielkiego dla Boga dokonać bez ofiary. Wystrzegajcie się ponurości. Macie pracować wśród ludzi, którzy ciężkie wiodą życie. Są przeważnie smutni, przygnębieni. Macie im zanieść radość życia. Macie ich pocieszać, uszczęśliwiać. Świętość wasza niech będzie pogodna, jasna, radosna. Dom główny Towarzystwa Chrystusowego znajduje się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie od 1984 roku działa Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego. Swoją misję chrystusowcy pełnią w 6 prowincjach zagranicznych na wszystkich kontynentach. Państwo nie może nie uznawać w swym życiu Stwórcy, z którego woli i prawa się wywodzi, a który jest panem zarówno jednostki, jak i społeczności. Czyli państwo nie może być ateistyczne. Nie może się rządzić, jak gdyby Boga nie było. Rząd sowiecki, realizując wśród niesłychanych okrucieństw materialistyczny raj robotniczy, nie tylko strwonił na propagandzie wywrotowej jeden z ważniejszych czynników ekonomicznych świata, bo niesłychane bogactwo narodu rosyjskiego, ale zakuł tenże naród w niewidziane od wieków niewolnictwo, wymuszając na nim gorzej od najwstrętniejszych kapitalistów ciężką i niemal bezpłatną pracę, która ma podkopać gospodarstwo wszystkich narodów. Korzyść ustroju bolszewickiego to jedyna świętość i jedyne prawo. W odniesieniu do bolszewizmu i jego pomyślności wszystko się ocenia, podejmuje, tworzy, burzy. Człowiek tam musi przestać być człowiekiem, inaczej by się w bolszewizmie nie pomieścił. To też żadna inna teoria nie wyswobodziła tak bezwstydnie zwierzęcia w człowieku jak bolszewizm. Żadna nie złamała tak gruntownie godności człowieczej. Żadna nie zabiła tak barbarzyńsko człowieczeństwa w człowieku. Żadna nie wynaturzyła tak natury ludzkiej. Prymas August Chlont dokonuje w latach 1926-39 wielu niezwykłych dzieł. Powołuje do życia Radę Społeczną, której zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. Zakłada Instytut Naczelny Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Bierze udział w kongresach eucharystycznych w Kartaginie, Dublinie, Buenos Aires, Budapeszcie. Inauguruje Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu. Eryguje Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Wiele podróżuje. Odwiedza ośrodki polonijne w Argentynie, Anglii, Francji, Szwecji. W 1930 roku poświęca polski kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie, który spełni wielką rolę integrującą w okresie II wojny światowej i całego okresu panowania komunizmu w kraju. Bierze udział w 1936 roku
w akcie ślubowania młodzieży akademickiej na Jasnej Górze, a w 2 lata później w analogicznej uroczystości rolników polskich. W wielkim sporze politycznym i ideowym okresu II Rzeczypospolitej, toczonym między obozem narodowym i piłsudczykami, ludowcami i socjalistami, staje po stronie człowieka pracy. Cieszy się olbrzymim autorytetem. Nowoczesny katolik, właśnie dlatego, że zdobył lepsze zrozumienie kapłaństwa, wymaga, by ksiądz był naprawdę księdzem i księdzem zupełnie. Czyli wymaga, by ksiądz był tym Pawłowym wysłańcem Chrystusowym. Materializacja stanowiska kapłańskiego sprawia obecnie katolikom nierównie większą przykrość. Odczuwają ją jako swoje upokorzenie i krzywdę. Braki i niedociągnięcia kleru, jego błędy i zaniedbania powodują dotkliwsze niż dawniej krytyki, będące tak często wyrazem umiłowania, wiary i odpowiedzialności za Kościół. Świeccy, rozumiejąc ułomność kapłana i jego doczesne potrzeby, chcą mimo wszystko kapłanów przykładnych i świętych. Katolikom rozchodzi się zasadniczo o wybitnego księdza, nie rolnika, bankowca, polityka, senatora. Polska wielka, spokojna, potężna to Polska bez proletariatu, czyli Polska zorganizowana na społecznych zasadach sprawiedliwości i miłości. A Polska bez proletariatu to Polska bez bezrobotnych. Przetrwać okres przymusowego bezrobocia i bezrobocie szybko likwidować. Oto hasło. Trzeba w końcu zrozumieć, że warunki, w których żyje proletariat, są hańbą społeczną naszych czasów. Że współżycie ludzkie nie może się zasadzać na egoizmie, na przemocy bogatych i przeżytkach feudalnych, lecz na chrześcijańskim prawie sprawiedliwości i miłości, godności ludzkiej i braterstwa. Idźże więc, Polsko mocarna, w swą przyszłość, biorąc natchnienie nie z prawa, ni z lewa, lecz z góry, z intuicji swych przeznaczeń, z bogactwa swego geniuszu. Nie naśladuj obcych, modnych wzorów. Rządź się własną zdolnością kierowniczą, obiektywnie, bez goryczy. Idź w nowe czasy ze swym starym Bogiem, z Jego prawdą i prawem. Tym Bogiem zaznacz swą kartę konstytucyjną. Jego prawo bierz na uwagę przy pisaniu swych ustaw. W 1933 roku Hitler i jego partia NSDAP zdobywają na drodze zwycięstwa w wyborach władzę w kraju. W następnym roku partia nazistowska przejmuje kontrolę nad władzą wykonawczą, a ideologia oparta na sile i przeświadczeniu o wyższości rasy aryjskiej staje się obowiązującym prawem w państwie. Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić. Miejcie się na baczności przed tymi, którzy do gwałtów antyżydowskich judzą. Służą oni złej sprawie. Po śmierci Piusa XI w marcu 1939 roku na stolicę Piotrową zostaje wybrany kardynał Eugenio Pacelli. Przyjmuje imię Pius XII. Dnia 1 września o świcie, w piątek, wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski. Atak nastąpił z 3 stron, od południa, zachodu i północy. Około godziny 6:50, gdy przechodziłem przez salon tronowy, by udać się do kaplicy, usłyszałem straszliwą detonację, po której nastąpiły dalsze. Podbiegłem do okna. Nad miastem, na lazurowym niebie, ciężkie, lśniące samoloty bombowe, a wokoło nich uwijał się z uderzającą szybkością samolot o długich skrzydłach Messerschmitt.
Podszedłem do aparatu radiowego w pracowni, słyszę szyfry wojskowe, a potem z Warszawy wiadomość, że wojska niemieckie bez zapowiedzi przekroczyły w różnych punktach granicę polską, a samoloty niemieckie bombardują nasze miasta. O godzinie 22:25 budzi mnie kapelan i zawiadamia, że w bardzo ważnej sprawie prosi mnie do telefonu wojewoda. Idę. Wojewoda komunikuje mi, że właśnie otrzymał z Warszawy od wodza naczelnego marszałka Rydza Śmigłego rozkaz oświadczenia, że wobec sytuacji wojennej mam ruszyć do Warszawy jeszcze dzisiaj przed północą. Bo jutro mogłaby szosa być miejscami przecięta przez tanki niemieckie, a za jasnego dnia mógłbym się narazić na bombardowanie. Jest polskim postulatem państwowym, abym nie wpadł w ręce Niemców, choćby dlatego, że mogliby mnie wygrywać jako zakładnika, co stworzyłoby dla dowództwa naczelnego sytuację bardzo krępującą i niekorzystną. Około godziny 1:30 nad ranem wyjechałem z Poznania w towarzystwie księdza kapelana Filipiaka z niedobrym przeczuciem, ale z wiarą, że w niedługim czasie wrócę. Około godziny 9:30 odprawiam w katedrze świętego Jana mszę świętą za pomyślność Polski. Cały rząd bierze udział. Są też obecni przedstawiciele Sejmu i Senatu. Prezydenta Rzeczypospolitej i marszałka Rydza Śmigłego nie ma, bo wczoraj opuścili stolicę. Premier Składkowski dziękuje mi ze wzruszeniem za odprawienie nabożeństwa. Dodaje, że potrzeba pomocy z nieba, bo sytuacja jest niedobra. Jadę do nuncjusza apostolskiego, który mi oświadcza, że razem z korpusem dyplomatycznym opuszcza dzisiaj Warszawę i udaje się do Nałęczowa. Proponuje mi, bym mu towarzyszył. Jadę do Bazyliki Serca Jezusowego na Pradze i zatrzymuję się tam u księży Salezjanów. Gwałtowne bombardowanie Warszawy. Siedzimy w podziemiach Bazyliki. Prymas wyjechał z Warszawy 6 września, gdy w stolicy nie było już władz państwowych. Następnego dnia kardynał dotarł do Siedlec, gdzie został ranny w nogę od odłamka bomby. Dalsza droga prowadziła przez Lubartów do Łucka, stale pod obstrzałem samolotów wroga. W Krzemieńcu prymas spotkał się m.in. z nuncjuszem apostolskim, arcybiskupem Filippo Cortesi. Po godzinie 10:00 nalot niemiecki na bezbronne miasteczko w dzień targowy. Zabici, ranni, pożary, zburzone domy. Bardzo krwawa jest wojna niemiecka przeciw ludności cywilnej. Cywilów zabitych przez lotników niemieckich obliczają na przeszło 100 tysięcy. Gdy przed południem jestem u nuncjusza, minister Beck komunikuje, że korpus dyplomatyczny wyjeżdża do Zaleszczyk nad granicę rumuńską. Znaczy to, że prawdopodobnie w najbliższych dniach rząd opuści terytorium Rzeczypospolitej, które jest nie do obronienia. Wojna jest niestety przegrana zasadniczo, ale walki mogą trwać całymi tygodniami. Wobec takiej sytuacji zastanawiam się z nuncjuszem nad moim losem. O rychłym powrocie do Poznania przed zlikwidowaniem frontu nie ma mowy. Całkiem inna też będzie moja pozycja wobec Niemców, jeżeli do Poznania wrócę na mocy porozumienia międzypaństwowego. Zapada więc niespodziewana decyzja, że mam jechać zaraz do Rzymu i poinformowawszy papieża o przebiegu wypadków, będę się tam starał o możliwość powrotu do kraju. 14 września przekracza w okolicach Zaleszczyk granicę z Rumunią, skąd udaje się do Rzymu. Dnia 17 września wojska sowieckie wkroczyły od wschodu na terytorium Polski. 28 września III Rzesza i Związek Sowiecki podpisali układ graniczny stanowiący czwarty rozbiór Polski. Pamiętna audiencja u papieża. Bardzo po ojcowsku przeżywa tragedię Polski, o której w szczegółach referuje. Postanawia wypowiedzieć swoje uczucia dla nas na uroczystej audiencji, której jeszcze w bieżącym miesiącu udzieli kolonii polskiej w Rzymie. 28 września kardynał Chlont przemawia przez Radio Watykańskie do narodu polskiego. Moja Polsko męczennico, padłaś ofiarą przemocy, broniąc z poświęceniem bez granic świętej sprawy swej niepodległości. Z obowiązku dziejowego wywiązałaś się ze wspaniałą wielkością ducha, więc stoisz w obliczu narodów w purpurze męczeństwa, z czystym sumieniem, w chwale wielkiej. Swym tragicznym losem budzisz sumienie świata.
Prasa włoska, niesłychanie wstrętna i perfidna, traktuje sprawę polską wyłącznie z hitlerowskiego stanowiska. Ten jad wsiąkł w umysł. Spotykam nawet dostojników kościelnych myślących głową Goebbelsa. Nie rozumiejąc ani duszy niemieckiej, ani istotnych zamierzeń Hitlera, ani jego planów hegemonii światowej, ani imperialistycznego ducha nazizmu, wielu Rzymian sądzi naiwnie, że Polska byłaby się uratowała, robiąc koncesję Hitlerowi na punkcie Pomorza. Tłumaczę im, że jak zabór Sudetów był wstępem do ujarzmienia Czechosłowacji, tak odcięcie Polski od Pomorza miało być wstępnym krokiem do łatwiejszego podbicia Polski. Jutro zajęcie Belgii i Holandii będzie prologiem do uderzenia na Francję i Anglię. Polska po zaledwie 20 latach wolności nie chciała zrzec się swobód na rzecz napastnika. Nie mogła oddać się bez walki w nową niewolę niemieckiego pogaństwa. Zgodnie z taktyką uzgodnioną z papieżem na drugiej mej audiencji, udzielonej mi dnia 30 września, wręczam jego eminencji kardynałowi Malione wniosek o interwencję Stolicy Apostolskiej w sprawie mego natychmiastowego powrotu do Poznania. Sekretariat stanu jego świątobliwości uważa sprawę za pewną i wystawia mi paszporty watykańskie na drogę powrotną. Upłynęły tygodnie, w czasie których nie brakło dyplomatycznych rozmów na ten temat w Rzymie, jak i w Berlinie. Wreszcie nadeszła odpowiedź stanowczo negatywna, której się Watykan nie spodziewał. Rozpoczęło się wygnanie. Stało się jasne także dla upartych optymistów, że do końca wojny o powrocie do kraju nie ma mowy. Zgodnie z sugestią Chlonda, Ojciec Święty w pierwszej swojej encyklice Summi Pontificatus zamieszcza obszerny akapit poświęcony sprawie Polski. Krew niezliczonych istnień ludzkich, nawet niewalczących, podnosi rozdzierający, żałobny lament, szczególnie nad narodem umiłowanym, Polską, która za swoją wierność Kościołowi, za swoje chwalebne zasługi wobec cywilizacji chrześcijańskiej ma prawo do sympatii ludzkiej i braterskiej świata oraz oczekuje, ufna w pełne mocy wstawiennictwo Maryi, chwili odrodzenia w sprawiedliwości i w pokoju. Żadne słowa nie są zdolne opisać ciosów zadanych narodowi polskiemu z zimną krwią, wyrachowanym okrucieństwem, aby tylko sprowadzić go do stanu niewolników, mających służyć rozwojowi dobrobytu wyższej rasy. Egzekucje dokonywane są bez przewodu sądowego i bez wyroków, bez miłosierdzia i bez żadnych hamulców, we wszystkich miastach i we wszystkich wsiach. Ani duchowieństwo świeckie, ani duchowieństwo zakonne nie są oszczędzane, ani szlachta, ani klasy średnie, ani chłopi, ani uczniowie, ani kobiety, ani młodzież męska czy żeńska. Życia Polaków nie broni żadne prawo, żaden ludzki odruch okupanta. 10 czerwca 1940 roku Włochy przystępują do wojny po stronie Hitlera. Kardynał Chlond nie skorzystał z gościnności papieża, który otworzył przed nim bramy Watykanu i dzień wcześniej opuszcza Rzym. Jego pobyt w Wiecznym Mieście stawał się niebezpieczny. 11 czerwca 1940 roku przybył do Lourdes, gdzie zamieszkuje w letnim domu biskupim. Przy grocie objawień i cudów medytuję, modlę się, rozmyślam nasze przyszłe zadania, piszę i zajmuję się naszymi uchodźcami, których tu krocie. Stworzyłem dla nich we Francji nieokupowanej osobną sieć duszpasterską z 50 księżmi Polski. Nalegam, byśmy się poprawili i lepsi wrócili kiedyś do kraju. Nowej Polski nie powinny obciążać poprzednie winy i błędy. Trzeba nam modlitwy, by Stwórca obdarzył nas wolnością, szczęściem, wielkością. Wielką troską prymasa w Lourdes była opieka duszpasterska nad uchodźstwem polskim. Od Budapesztu do Lizbony i Algerii ustanowił sieć kapłanów polskich. Utrzymywał stały kontakt z rządem polskim i otaczał opieką duchową i materialną uchodźców polskich we Francji. Wierzę, że Polska odbuduje się bez względu na to, ilu z nas i kto z nas wróci.
da sobie radę bez każdego z nas. Jej dziejowego wzlotu nie zahamuje ubytek paru tysięcy uchodźców, ale fatalnie zaciążyłoby na nim, gdybyśmy stanęli w kraju z tym, co go już poprzednio męczyło i rozkładało. Polska nie będzie potrzebowała nas jako liczby, chociaż wszystkich z macierzyńskim sercem przygarnie. Będzie natomiast potrzebowała naszych wartości, naszego wkładu, a głównie naszych zdrowych sił moralnych. Dzisiaj stoimy przed nowym absurdem dziejowym. Dotykamy znowu dna duchowej niemocy człowieczej. Barbarzyństwo, spustoszywszy Europę potopem gwałtów, krzywd, krwi, chce się utrwalić na całe tysiąclecie. Jak to się stało? Jak to jest możliwe po 19 wiekach chrześcijaństwa? Po rocznym pobycie w Lourdes kardynał pod naciskiem rządu Vichy przenosi się do benedyktyńskiego opactwa w Hautecombe nad jeziorem Bourget w Sabaudii. Jestem tu w zacisznym i malowniczym opactwie. Jest nam tu dobrze, a benedyktyńska atmosfera ciszy i modlitwy sprzyja wewnętrznemu skupieniu oraz pracy umysłowej. Kiedyś zrozumiemy lepiej, dlaczego takimi drogami nas Pan Bóg prowadzi. Dzisiaj i zawsze trzeba wolę Bożą kochać i pełnić z całkowitym oddaniem, z dziecięcą ufnością, z wiarą, że jest święta i zbawcza. Nowa Polska, jeżeli stanie w służbie chrześcijaństwa, stanie na najsilniejszych postawach duchowych swych przeznaczeń. Nie pragniemy Polski tej lub owej partii. Chcemy Polski wyzwolonej od podziałów. Chcemy Polski, która by była Rzeczypospolitą, wszystkich, naszą, nie jednego klanu. Polska nie lewicowa ani prawicowa, nie szlachecka, nie antyszlachecka, nie ludowa, ani chłopska, ani robotnicza, lecz społeczna, czyli wszystkich, czyli, jak już dawno ją nazywamy, Rzeczpospolita. Nie Polska partii i sporów stronnictw, nie Polska, by od niej wszyscy wszystkiego chcieli, ale taka, żeby w niej obywatele dorabiali się własnym trudem, własną zasługą. Nie wtedy będzie obywatelom dobrze, gdy będą mogli uprawiać wyborcze wiece i wysyłać krzykacza do ciał ustawodawczych, lecz gdy państwo będzie miało dobre rządy. Rząd nie jest po to, by po niego sięgano i go zdobywano jako zdobycz wewnętrznych walk. Rządu się nie zdobywa. Rząd nie może być przedmiotem głodu, władzy i żłobu. Władza nie powinna korumpować tych, co ją sprawują. Nie robić z nich złodziei, morderców, ciemiężców, lecz podnosić ich moralnie, iżby rządzili, a nie panoszyli się. Iżby byli głową państwa, a nie jego władykami. By służyli narodowi, a nie wyzyskiwali go. 3 lutego 1944 roku Gestapo pojawia się w Hautecombe i aresztuje prymasa. Przewozi go do Paryża, gdzie przebywa w areszcie. Władze III Rzeszy zamierzają wydać zgodę na powrót prymasa do Polski, ale za cenę współpracy. Prymas szybko odkrył rzeczywiste zamiary swych rozmówców. Urojono sobie, że znajdą we mnie rejenta okrojonej Polski. Wybiłem im to z głowy i pojęli, że w żadne rozmowy z Führerem wdawać się nie będę i że mój wyjazd do Polski w tej chwili miałby tylko wtedy sens, gdyby mi pozwolono wrócić do Poznania i Gniezna z pełnymi prawami arcybiskupimi i ze swobodą wykonywania tychże praw, jako w dzielnicy należącej bezspornie do Rzeczypospolitej. Gdy przystąpiono do subtelnego terroryzowania mnie, powiedziałem, żeby sobie dali spokój, bo w każdym razie dotrzymam wiary narodowi i państwu polskiemu. A gdyby mnie powiesić mieli, byłbym naprawdę szczęśliwy, że taką śmiercią będę mógł zakończyć swoje prace dla ducha, szczęścia i wielkości Polski. Odmowa spowodowała internowanie prymasa Polski. Jedynie interwencja stolicy apostolskiej powstrzymała Niemców przed zbrodnią. 5 kwietnia 1945 roku kardynał został przewieziony z Paryża do Bar-le-Duc, do klasztoru sióstr szwajcarskich. Na przyszłość nie będziemy kusić Boga, by dawał ex machina wielkość, dobrobyt, zwycięstwa, lecz będziemy je wytwarzali z Jego błogosławieństw. Polska przeżyje nową młodość, nie burzliwą ani rozpasaną,
lecz gorącą, twórczą, wielką. Przed zbliżającym się frontem wojsk alianckich Niemcy wywożą prymasa Polski w głąb III Rzeszy, do klasztoru ojców franciszkanów w Wittenbrück. Serce się krajało z bólu, opuszczając kraj w tragicznej chwili, ale obowiązek powinien górować nad głosem serca i nad własnymi łzami. Tych lat 6. Czy czas stracony? Chrystus 30 lat przygotowywał się w Nazarecie, potem jeszcze 40 dni w pustyni i więcej się modlił niż kazał i cuda czynił. My, ludzie pracy apostolskiej, zawsze jesteśmy narażeni na pokusy skracania modlitwy dla zewnętrznego czynu, a jednak dla dusz naszych zawsze jest lepiej skrócić czyn dla modlitwy. Wygnanie otworzyło mi oczy na tę prawdę. Mniej czasu w samochodzie i w pociągu, a więcej przed ołtarzem. Ja przynajmniej wychodzę inny z tej próby. Inaczej już pojmuję swe zadania, biskupie, i głębiej czuję się synem narodu. Na to trzeba było bólu wielkiego. 1 kwietnia 1945 roku do Wittenbrück wkroczyli żołnierze 9. Armii Amerykańskiej. Kardynał Chlont odzyskał wolność. Po tygodniu opuścił Niemcy i udał się do Paryża. Po dwutygodniowym pobycie w gościnnych progach ambasadora Kajetana Morawskiego wyjeżdża do Rzymu, gdzie zostaje przyjęty przez papieża, od którego otrzymuje szerokie pełnomocnictwa pozwalające mu na uporządkowanie spraw organizacyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Gdy obecnie powrót staje się możliwy, podążam bez zwłoki do swych wielkopolskich stolic arcybiskupich. Nie chodzi o względy polityczne. Idę w kraj na pracę religijną i kościelną. Po bolesnej rozłące pragnę jako pasterz stanąć znowu wśród swego ludu i pomóc goić rany, które Polsce i Kościołowi zadała nawałnica. Może Polski we wszystkim nie zadowoli, ale co mógł i co w ogóle leżało w możliwościach papieża, to dla niej uczynił. Ile serca okazał Polsce? Więcej okazać nie mógł. Gniewa niektórych to, że i przeciwników Polski traktuje z sercem i po ojcowsku jako grzeszników, o których nawrócenie jest zatroskane, a nie jako potępieńców, dla których nie ma miłosierdzia i łaski. Papież powinien mieć serce dla wszystkich, którzy są w błędzie, choćby byli grzesznikami i synami krnąbrnymi. 20 lipca 1945 roku przyjeżdża do Poznania po 5 latach nieobecności. Świat cały i my, naród polski, przeżywamy stanowczo duchowe przesilenie. Stoimy na rozdrożu. Jako naród srodze upokorzony, najbardziej zdeptany i najwięcej wyniszczony, niewątpliwie powołani jesteśmy przez opatrzność do wielkości. Jeżeli pójdziemy po linii planów Bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów polskich. Jeżeli porzucimy drogę opatrzności i odstąpimy od Boga, pójdziemy ku nowym katastrofom. To, cośmy przeżywali, nie było przypadkiem i przypadkiem skończyć się nie może. Pan Bóg, gdy wobec człowieka ma wielkie zamiary i gdy go powołać zamierza do szczytnych zadań, zwykle wprzód umniejsza go i upokarza, doświadcza krzyżem i nocą, by zrozumiał, że ze siebie mało zdziałać może, a że wielkich rzeczy dokona wsparty łaską Bożą. To samo z narodami. Narody nie rozumieją często sensu swojego cierpienia. Po czasie pokazuje się atoli, do jakich posłannictw zostały powołane. Jest rzeczą oczywistą, że po potwornym najeździe, którego padliśmy ofiarą, po bezgranicznych krzywdach materialnych i moralnych, po heroicznym, choć niedocenionym dochowaniu przez nas wierności orężnej zwycięskim sojusznikom, Polska nie może być skazana na to, by przy nowym urządzeniu Europy ona miała płacić losem swych obywateli i bezpieczeństwem swych granic za następstwa obcych zbrodni. Chcemy dobrych i na wzajemnym zaufaniu opartych stosunków z sąsiadami. Przebaczyliśmy wiele, bardzo wiele.
i dziś jeszcze raz przebaczamy wszystko. Wyrzekamy się nienawiści. Nie szukamy zemsty. Tak zwane ziemie odzyskane Polska uzyskała na mocy konferencji poczdamskiej w lipcu 1945 roku. Uczestnicy konferencji zdecydowali także o przesiedleniu miejscowej ludności. Na obszar ten przybywali Polacy z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, wcielonych do Związku Radzieckiego. Kochani rodacy na ziemiach odzyskanych, wyleczcie swe dusze z bólu. Krzepcie się wiarą, że nie na darmo potem swego życiowego trudu użyźniacie odłogi i puszczacie w ruch zakłady przemysłowe. Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, w kopalni, a w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe. W sierpniu 1945 roku prymas Chląd, korzystając ze swych pełnomocnictw, ustanowił na tzw. ziemiach odzyskanych 5 administratur apostolskich z siedzibą w Olsztynie, Gdańsku, Gorzowie, Wrocławiu i Opolu, mianując na miejsce niemieckich biskupów bądź ich wikariuszy polskich administratorów apostolskich. Zdecydowałem się na utworzenie administratur apostolskich, ponieważ byłem przekonany, że granica na Odrze zostanie teraz utrzymana i że tylko wojna mogłaby odepchnąć Rosję od tej polskiej granicy. Zdawałem sobie sprawę, że w Poczdamie uchwalono wywiezienie Niemców z terenów położonych na wschód od Odry i że ta akcja zostanie przeprowadzona w krótkim czasie i do końca. Wiedziałem, że rządy polski i rosyjski przesiedlą na te nowe ziemie w największym pośpiechu miliony Polaków ze wszystkich stron świata. Byłem przekonany, że jak najszybciej należało podjąć decyzje mogące zaradzić chaosowi, że nie można już było zwlekać jedynie dla podtrzymania niemieckich iluzji. Stało się jasne, że tylko polscy prałaci mogą opanować sytuację, ponieważ jedynie oni mogli mieć konieczny autorytet i możliwość działania. Wierzyłem, że powody te są wystarczające, aby zastosować rozwiązania, na które się zdecydowałem. Jestem po synowsku wdzięczny Ojcu Świętemu, że był łaskaw uznać nominację administratorów apostolskich. Ta najwyższa decyzja jest nowym i wspaniałym dowodem nadzwyczajnej mądrości, która jest chlubą i błogosławieństwem tego zbawiennego pontyfikatu. Jest ona także aktem, który zostanie zapamiętany, ponieważ jest punktem odniesienia dla nowego ładu kościelnego na europejskim wschodzie. Świat dopiero z czasem doceni jej pełne i historyczne znaczenie. Polski katolicki lud nie uchyla się od żadnej ofiary dla dobra Rzeczypospolitej. Chętnie poręcza swój obywatelski udział w budowie życia państwowego, ale stoi na stanowisku, że polska rzeczywistość zbiorowa powinna pod względem moralnym odpowiadać tej rzeczywistości duchowej, którą nosi w sercu. Nie lękamy się ani nowoczesności, ani przemian społecznych, ani ludowej formy rządów, o ile uszanowane zostaną zasady niezmiennej moralności chrześcijańskiej. Przyjdzie chwila, gdy rząd polski uroczyście wyzna swą wiarę i jak najściślej złączy się z Kościołem. Wtedy zapanuje pokój i zgoda w kraju. Polska jest narodem wybranym. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi teraz o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i szerzyć na cały świat. Nie trzeba patrzeć na narody, które się od Boga oddaliły. Polskę czeka walka nie o ziemię, lecz w obronie praw Bożych i Ducha Chrystusowego w całym świecie. Chrystus woła dwukrotnie: nie wierzcie. Do uwodzicieli dusz trzeba się z góry odnosić nieufnie. Należy ich unikać bez względu na to, gdzie występują. Stwierdzam, fałszywi prorocy działają wśród nas. Z Chrystusem przestrzegam was przeto, nie wierzcie im. Jesteśmy świadkami zaciętej walki między Civitas Dei a Civitas Diaboli. Wprawdzie walka ta stale się toczy, bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy.
Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Woła nas Matka wybrana znakami na niebie i na ziemi, byśmy się w Duchu Świętym sposobili do służby, którą nam w nowym świecie wyznacza. Trzeba ufać i modlić. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. W latach 1945-1948 prymas Chląd przeprowadził wiele istotnych zmian w Kościele polskim. Odbudował życie parafialne, obsadził wakujące diecezje wybitnymi pasterzami, między innymi w marcu 1946 roku biskupem lubelskim został ksiądz Stefan Wyszyński. Ważnym wydarzeniem religijnym stało się poświęcenie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, którego to aktu dokonał prymas Chląd na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Utworzył specjalną radę prymasowską dla odbudowy kościołów w Warszawie, biorąc w opiekę 55 zburzonych świątyń stolicy. Prymas stał się niekwestionowanym autorytetem nie tylko moralnym, ale także par excellence politycznym. W październiku 1948 roku prymas zachorował. Został przewieziony do szpitala sióstr Elżbietanek na Mokotowie, gdzie poddał się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choroba nie ustąpiła. Prymas wydaje ostatnie dyspozycje dotyczące jego następcy. Przyjmuje sakrament chorych i następnego dnia, 22 października 1948 roku, umiera. W obliczu śmierci trzeba być radosnym. Wszystkich nas to spotka. Trzeba śmierć pogodnie przyjmować. Ona jest przejściem do lepszego życia. Jest drogą do wieczności. Niczego mi nie żal. Do nikogo i niczego się nie przywiązywałem, więc odchodzę z radością. Żal mi tylko moich grzechów, bo nie zawsze dopełniłem, co mi Bóg zlecił. Dnia 26 października 1948 roku w uroczystościach żałobnych wzięła udział ludność całej Warszawy, manifestując swe przywiązanie do wiary i do wolnej ojczyzny. Władze bezpieczeństwa i ich agenci obserwujący przebieg uroczystości aresztowały dziesiątki młodych ludzi, w tym studentów uczelni pozawarszawskich, którzy ośmielili się towarzyszyć kardynałowi w jego ostatniej drodze. Nadchodził najcięższy okres w powojennych dziejach Kościoła w Polsce. Nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Dziękuję wam. Błogosławię.